Cześć, witam was bardzo serdecznie. Jak co piątek we Wrocławiu na treningu Ślęzy Wrocław Zuzia ćwiczy wraz ze swoimi koleżankami. Sobota pod znakiem turnieju Orliczek. Zagramy w Lubiniu, także blisko nas, w zasadzie na naszym terenie. Zuzia będzie mogła tutaj z dziewczynkami trochę powalczyć w tym turnieju. Fajnie się składa, bo w tym samym czasie Cyprian będzie grał w Młodziku, też w Bolesławcu, także już tak logistycznie troszeczkę łatwiej na ten weekend nam się udaje. Niedziela w Ślęza organizuje testy dla dzieci, to są otwarte testy dla przyszłych zawodników, także wspominamy przy okazji, tutaj może ktoś z was zainteresowany. Fajnie się układa, bardzo ciężki tydzień za nami, logistycznie było ciężko, pogodowo też, tutaj dojazd dzisiaj była makabra, lało po drodze, także udało nam się dojechać na czas z lekkim tam przodkiem, ale no do końca nie było wiadomo, jak to faktycznie będzie wyglądać. Dużo tematów, dużo nowych znajomości w tym tygodniu. Powiem wam, że bardzo jest to miłe, jak zaczepiają ludzie, którzy zajmują się piłką nożną zawodowo, mają o tym szerokie pojęcie i gdzieś tam zagadują, mówią kilka dobrych, ciepłych słów o Zuzi i wskazują, czy wskazują na kierunki, ale też zapraszają na jakieś tam spotkania, które prawdopodobnie w przyszłości Zuzia rozegra jako gość tutaj w drużynach, z którymi rozmawialiśmy. No i jest to bardzo miłe, to znaczy, że gdzieś tam było zasłyszane, jak Zuśka sobie fajnie radzi. Co jeszcze? Przyszły tydzień to oczywiście mega fajny turniej Taurona we Wrocławiu. O nim opowiemy szerzej przy okazji odcinków z samego Taurona. Szkoda by było teraz tych wiele informacji wylewać, a naprawdę będzie o czym mówić, bo jest to wyjątkowy, naprawdę wyjątkowy turniej, w którym naprawdę zagra aż 100 drużyn. Możecie sobie wyobrazić, jaka mega fajna frajda dla młodych piłkarzy wystąpić właśnie w takim turnieju. Jest to druga edycja, pierwsza była bardzo udana. No i tutaj tylko zaznaczę, że właśnie drużyna, którą obserwujecie, zagra na tym turnieju. Ślęza występuje i będzie grała z chłopcami, przeciwko chłopcom, tak będzie dokładniej. Zuzia będzie grała z FA Bolesławieckim, ze swoją drużyną, z chłopakami i z tego, co z rozpiski wynika, prawdopodobnie w ostatnim meczu w grupie, no spotkamy się tutaj czerwoni przeciwko niebieskim, także tak się to poukładało, życie dyktuje takie scenariusze, żeby było ciekawiej, no i wydaje mi się, że będzie ciekawie. No Zuzia pewnie nie odpuści, będzie grała, mam nadzieję, że dziewczynki tutaj nie uznają tego za złe jej, broń Boże, ona na miękko przychodzi do drużyny i tutaj zobowiązania też są wobec drużyny, z którą do tej pory ćwiczy. Umówiliśmy się, że będzie grała na Tauronie z FA i dotrzymujemy słowa. Z tego właśnie jesteśmy znani, że tutaj jak coś ustalimy z trenerami, to tak jest. Na nas zawsze można polegać, na obecności Zuzi czy Cypriana w uzgodnionych terminach i jeżeli chodzi o treningi, o mecze, zawsze jesteśmy na czas i tutaj pytanie, czy będziemy, to w zasadzie jest formalność. Więc jak widzicie, weekend bardzo
fajne i środa emocjonująca. W związku z tym, z tą środą, oczywiście urlopy w pracy, musimy być obecni i oglądać postępy Zuśki, jak to w ogóle będzie wyglądać. Sami jesteśmy ciekawi, jak live wygląda ten turniej. Na razie tylko oglądaliśmy ze zdjęć. Widzę, że bardzo dużą oglądalność wzbudził film z turnieju niedzielnego CableNet Cup. Bardzo fajny, udany turniej w Legnicy. Najwięcej zainteresował, widzę, was film nie podsumowujący z nagrodami, a filmik z zaplecza, czyli z tego, co się dzieje poza samym turniejowym graniem. Kiełbaski, sklepik i takie tam tematy. Tam było, przywijało się bardzo dużo różnych drużyn i widzę, że te drużyny udostępniały te filmy. Bardzo się cieszymy. I dało nam to oczywiście nowy kierunek, co was tak naprawdę interesuje. Nie chodzi wam tylko o piłkę, ale w ogóle za całokształt. No, zaplecze i wszystko, co się z tym wiąże. Bardzo fajnie. Kiedyś żeśmy takie filmy robili. Może wtedy, w tamtym czasie nie były tak oglądane. Ale widzę, że wrócimy do tego tematu, a wy możecie sobie odkopać wśród naszych kilkuset, blisko 700 filmach, gdzieś znajdziecie na pewno różne tematy z zaplecza, bo i wiele razy urodziny klubowe, urodziny naszych zawodników, urodziny trenerów, wycieczki, wyjazdy turystyczne i wypady na basen z całymi drużynami. To wszystko znajdziecie, ale znajdziecie też kulinaria. No, Zuzia tutaj pichciła jakiś czas temu chleb ze mną domowy, taki typowo domowy, prosty, łopatologiczny chleb dla każdego. I kilka innych takich tematów, jakieś jeżdżenie na coasterach. Także każdy znajdzie coś dla siebie. Trzeba tylko pogrzebać, mieć troszeczkę tutaj czasu i znaleźć odpowiednią listę. Serdecznie was zapraszamy. Bardzo się cieszymy, że tak to wygląda. Analizujemy tą oglądalność i to, co was interesuje, i powiem wam, że coraz ciekawiej naprawdę to wygląda. Jak widzicie, szaruwa już się robi, dlatego ostatnia chwila na nagrywanie. Ja nie przedłużam i zapraszam was na kolejne odcinki, które bezpośrednio po tym teraz, które oglądacie, będą związane właśnie z turniejem w Lubinie, tym wszystkim, co się tam będzie działo i postępach naszej dzielnej, wspaniałej, czerwono-żółtej drużyny. Do zobaczenia.